Witamy po gali KSW 44, jest z nami Marian Ziółkowski. Cześć Marian. Cześć, cześć. Przede wszystkim nie udało się wygrać z Kleberem. Co poszło nie tak w tej walce? Na pewno powinienem nie analizować przeciwnika, tylko po prostu robić to, w czym jestem dobry, czy po prostu bić. A nie biłem go, trochę tak czekałem na to, co on zrobi, chciałem go wyczuć. I przez to trochę przespałem ten początek, tam go praktycznie chyba dwa razy trafiłem, ale no nie miało to żadnego wpływu na nic. No i na ziemi powinienem na pewno być bardziej zrywny. Trochę po prostu skupiłem się na samej kulance, a był lepszy ode mnie. Ja jestem brązowy pas, on jest czarny. Był level lepszy. O tempo, czułem, że jest o tempo lepszy. Ja coś robię, on to robił, ja cały czas byłem tak naprawdę w defensywie. Jak się czułeś fizycznie w tej walce? No bo ostatnio miałeś bardzo pracowity okres, no dwa razy robiłeś wagę w ostatnim czasie. Czy miało to wpływ na twoją dyspozycję dzisiaj? Nie miało wpływu żadnego. Po pierwsze miałem świadomość, biorąc tą walkę, że jestem po walce, po cięciu wagi, więc nawet gdyby miało wpływ, to tak naprawdę nie mam prawa tego mówić. Zostało mi to tylko w głowie. Ale mówię szczerze, nie miało to żadnego wpływu. Po prostu kurde, no przejebałem, nie miało to wpływu. I jedynie co, to jeśli będę zbijał do 6-6, to cieszę się, że będę miał na przykład 2 miesiące na to, żeby sobie pomalutku schodzić z tego jedzenia i na pewno to będzie łatwiej, ale mówię, no, czułem się bardzo dobrze przed tą walką fizycznie. A będziesz zbijał do 6-6? Chyba tak, chyba będę zbijał do 6-6, bo w 70, tak jak mówiłem, no, musiałbym się wzmocnić fizycznie, a naturalnie może być mi ciężko jakoś tak super wzmocnić się fizycznie, nie wiem co musiałbym zacząć robić, napieprzać chyba siłownię ostro albo nie wiem co, po prostu łatwiej, wolę bić się chyba, trochę się pomęczyć z tą wagą, trochę mniej pojeść i po prostu zbijać do 6-6 niż bić się z tymi gościami, no bo kurde, prawda jest taka, że wielu zawodników, którzy biją się w 6-6, na co dzień ważą więcej ode mnie, a ja się biję w 70, więc po prostu chyba naturalnie dla mnie będzie 6-6, mimo że jestem wysoki. Ile teraz odpoczynku, Marian? Jakieś wakacje w najbliższych planach? Tak, no muszę odpocząć. Zrobiłem w 2,5 miesiąca 3 walki, więc chcę już odpocząć, już mam dość tego, trochę tego całego tego świata MMA, już tak, już jestem zmęczony tym i no muszę odpocząć. Jeszcze w tym roku zobaczymy Cię? Tak, na pewno będę chciał w tym roku. Jest czerwiec, to miałbym się nie bić w tym roku? Nie, na pewno będę chciał. Mam nadzieję, że dostanę, że KSW da mi walkę jeszcze w tym roku. Jeśli nie dostanę jeszcze w tym roku, to może za granicą stoczę jakąś walkę. Właśnie na przykład bym spróbował za granicą te 6-6 zrobić, pobić się z kimś właśnie na te 6-6. Okej, Marian, serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas na wywiad. Dziękuję i no, pozdrawiam tych, którzy tak naprawdę szczerze mi kibicują i tych, którzy szczerze mi kibicują, mogę tam przeprosić, że no, trochę ich tam zawiodłem. Dzięki bardzo. Dziękuję.